Życie to jest jednak piękne. Jak złota karta kredytowa. Jesteś pewien? Jak nigdy. Jak brylanty na łabędziej szyi ukochanej. Mości hrabio, przepraszam, że przerywam kontemplację, ale obowiązki wzywają. Proszę, berło. Jestem Stefani, rozumiesz? Jestem inteligentna, zgrabna, dowcipna, ładna. Że jak taka ci zamiesza pod turbanem, nie? To nie możesz przez to o niej myśleć. Weź nie wal siary, dobra? Od ilu lat są państwo małżeństwem? Nie jesteśmy małżeństwem. Tylko jak ja mam być szczęśliwy, jak wszystkie układy astralne są przeciwko mnie? Wy kompletnie do siebie nie pasujecie. Musimy się rozstać. No co ty? Ale lipa. A jak długo są państwo w związku? No właśnie nie jesteśmy. Jestem jeszcze w szoku pourazowym. Co będą moje ręce? Trzęsą się jak stara baba w stresach. Państwo w ogóle nie są parą? To co państwo robicie w poradni małżeńskiej? A może cała ta psychologia to jest w ogóle jedna wielka ściema, co? Tyle się nie widzieliśmy. No 9 godzin i 17 minut. My jesteśmy dla siebie stworzeni. O Jezu. Bardzo do siebie pasujecie. Jak ulęgałki. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Do jutra to ja tutaj usnę z tęsknoty. Nawet nie tyli. Pizdu! Bo mi naprawdę zależy na poważnym związku, a nie na jakimś tam fiuździu. KPW? Ułanie? A co, ty zmieniłeś orientację? A ja taki nie uczę, sam. Kaśka! No, oni w ogóle tutaj tyle żarcia mają, nie wiem po co, bo w ogóle w domu nie jedzą, jak ruska armia. Boże, ale ty piękna jesteś, Stefani. Gdyby mnie było więcej na świecie, by było coś. Jak mi się kobieta podoba, to ja bym sięgnął dla niej gwiazd chrupiąco. Sam to wymyśliłeś? Nie, przeczytałem na opakowaniu od chipsów. Ty wiesz, jaki to byłeś w nocy? Szok, ja nie wiem. Ty się z książek tego nauczyłeś, czy tak sam z siebie, co? No, czytało się trochę literatury fachowej. Weź, no, wiesz, jak to wszystko jest drogie, te pieluchy, to wszystko masakra. Co ja mam zrobić? Nawet do cyrku jej nie przyjmę. Ostatecznie to już nawet jakimś nudnym dyrektorem by mogła zostać. Powiedz Stefani, że może u nas pracować. Paweł! Kocham cię! I proszę nie zapomnieć o napiwku. Za tak fachową obsługę to chyba się należy, nie? Chyba mobbing panuje w tej firmie. W ogóle na imię, co? Ciągle z ciągiem Kaśka to wszystkie dziwne. Tak właściwie to Henryk. O, ja cię.